Dzień dobry, tu ja mówię. Miałem już dzisiaj, proszę Państwa, nie nagrywać odcinka, bo wczoraj przeczytałem komentarz zburzonej pani, który brzmiał mniej więcej tak, że pan dał spokój już z tym nagrywaniem. Chory to się nie nagrywa, tam coś pan bełkocze i bełkocze, a nic z tego nie rozumiem. W niektórych sprawach się z panem zgadzam, a w niektórych się w ogóle nie zgadzam, dlatego żegnam. Proszę Państwa, zrobiło mi się tak trochę przykro, sobie myślę, kurde, człowiek rzeczywiście na ostatnich nogach siada na tym fotelu od teściowej, żeby trwać na strażnicy dobra wspólnego ojczyzny i w ogóle, no to sobie myślę, kurde, no by ktoś napisał, powiedział, panie Piotrze, pan to jest prawdziwy heros, chory, nie chory, 38 stopni gorączki, bez wódki, ponad tydzień. Podziwiam pana, kocham pana, panie Piotrze. Jest pan moim idolem, albo fanem, jak to woli. A tutaj taki kubeł zimnej wody na łeb. No i jeszcze ta puenta taka. W wielu sprawach się z panem zgadzam, w wielu się z panem nie zgadzam, dlatego żegnam. Proszę państwa, że naprawdę szczerze się ubawiłem tym komentarzem, ale ja nie mówię tego w takich kategoriach, bo Boże, że mi woda sodowa odbiła, że jestem celebryta. No i Bogu dziękować, to już jest 42, za chwilę będzie 43 tysiące gości współgospodarzy polskiej chaty. Ale mówię o tym dlatego, że to jest idealny komentarz, który podsumowuje ten cały projekt, o którym się dowiedziałem przypadkiem, bo ja rzeczywiście funkcjonuję trochę na pół gwizdka. No jeśli mówię przez nos i trochę bełkoczę, to najmocniej Państwa przepraszam, no ale prawdą jest tak też już bez ironii, że czuję się w obowiązku, aby do Państwa przychodzić do polskiej chaty, no a Państwo oczywiście macie wybór, czy chcecie z tej gościny i wizyt korzystać, czy też nie. No i w każdym razie dotarła do mnie do taka rewelacyjna, sensacyjna, a trochę wakacyjno-ogórkowa informacja, ponieważ nie kto inny, tylko tak zwany Otokieł, czyli Rafał Otokar-Frąckiewicz, sprzedał publicę taką właśnie kombinację polityczną, misterną, która ma się zawierać w jednym projekcie i jest to koalicja. Koalicja PiS-u, PSL i, proszę Państwa, Konfederacji. To już samo w sobie brzmi jak abstrakcja, ale ponieważ ja w przeciwieństwie do Otokieła nie mam żadnych kontaktów politycznych, on być może coś tam z tej kuchni politycznej rzeczywiście wyrwał. Nie sądzę, żeby robił to dla samej sensacji. Być może gdzieś jakaś taka idea fix się w całym politycznym towarzystwie pojawiła. No to postanowiłem to rozebrać na chłopski, logiczny, miejmy nadzieję, rozum. Co w tej historii mi się zgadza, a co mi się nie zgadza? No tutaj zostały podane pewne warunki brzegowe. Z tego, co głosi ta teoria, to PiS miał postawić warunek Konfederacji żadnego Brauna. Proszę Państwa, czy mnie ten argument się zgadza? No ten argument to mi się wybitnie zgadza, bo tak naprawdę wierchuszka Konfederacji, czyli Mentzen i Bosak mówią to samo, żadnego Brauna. Braun właściwie zrobił wynik im w wyborach do Parlamentu Europejskiego, ale nie jest żadną tajemnicą, że tak jak te młode wilczki wykosiły Korwin-Mikke, moim zdaniem słusznie, bo to było obciążenie od dłuższego czasu dla tej formacji. No tak, Brown jest dla nich zbyt radykalny, aby piąć się w górę. Ja Browna szanuję za parę inicjatyw, o których mówiliśmy kilkukrotnie, ale to jest prawda, że z politykiem tak wyrazistym w roli lidera partyjnego, no nie da się przekroczyć progu, nie wiem, 15%. To jest polityk mocny w tej niszy antysystemowej. On rzeczywiście będzie robił dobre wyniki w takich wyborach jak do wyborów parlamentarnych, ale jednocześnie będzie pełną gwarancją tego, że partia, której jest przedstawicielem, no nie, na pewno nigdy nie będzie partią władzy, a też będzie miała poważne problemy, żeby zostać się koalicjantem jakiejkolwiek innej większej partii, która do władzy aspiruje. Więc ten argument, a zgadzałbym się dwustronnie, bo oczywiście nie wyobrażam sobie Kaczyńskiego, który ma
no wręcz fobię, jeżeli chodzi o ruskie onuce i tak dalej. Tutaj brown jest skojarzony właśnie z opcją ruskich onuc. Ale to nie jest takie jednoznaczne. To ja bym powiedział, że to jest wręcz prostacka ocena osoby Brauna. Przypominam, że Braun robił naprawdę genialne filmy, chociażby o Jaruzelskim. Przepraszam. Więc, ale ten fragment, ten warunek brzegowy, że Braun na wypaść z Konfederacji, to wtedy PiS może zasiąść do poważnych rozmów z Konfederacją na temat ewentualnej koalicji, pasuje mi. Tu nie widzę sensacji. Pasuje, bo pasuje z dwóch stron, i po stronie PiS-u, i po stronie Konfederacji. W odwrotną stronę ma być to tak, że i Konfederacja, ale przede wszystkim PSL nie chcą ziobrystów. Czyli nie chcą, żeby w ramach Zjednoczonej Prawicy funkcjonowało takie ugrupowanie jak Suwerenna Polska. No i tu już, proszę Państwa, zaczynają być pewnego rodzaju wątpliwości. To znaczy, tu znów się ten argument zgadza dwustronnie. No ja myślę, że Jarosław Kaczyński, zwłaszcza po jego ostatnich wypowiedziach, no i po tym, jakiego bałaganu mimo wszystko Suwerenna Polska narobiła tym Funduszem Sprawiedliwości, o ile ja mam tutaj zdystansowany stosunek do tego wszystkiego, to wizerunkowo wygląda po prostu fatalnie, a idzie też na konto PiS-u. Bo tam w tej aferze nie znajdziecie, proszę Państwa, tak naprawdę żadnego polityka z PiS-u, tam są sami politycy Suwerennej Polski. I to jeszcze tacy średnio lubiani przez wierchuszkę PiS-u, jak na przykład Matecki. No to też by się to teoretycznie zgadzało po obu stronach, bo i PiS chętnie by się pewnie pozbył suwerennej Polski, czy chętnie by ją wchłonął, a ostatnio Kaczyński wręcz wprost o tym mówił, że on już od Ziobry wielokrotnie słyszał o tym, że chce. I tak rzeczywiście było, że Ziobro chce wejść do PiS-u, no ale wtedy były inne problemy polityczne, bariery polityczne nie do przejścia, bo się buntowały struktury regionalne. No i oczywiście konflikt z Morawieckim wykluczał to. Bo tak naprawdę Ziobro, gdyby wszedł do PiS-u, to by stał się kontrkandydatem dla Morawieckiego, jeżeli chodzi o przejęcie schedy po Kaczyńskim. No ale nie zgadza mi się tutaj to, proszę Państwa, trochę w inną stronę. Mianowicie tu jest, mam nadzieję, mam wrażenie, takie bardziej dopasowywanie marzeń i plotek do rzeczywistości niż faktycznego planu. No to rzeczywiście jest tak, że PSL pewnie sobie nie wyobraża koalicji z tymi osobami, którzy są kojarzone z Pegasusem i tak dalej, i tak dalej. No właściwie całe to odium, co się nazywało pisowskim reżimem, to w tej chwili spada na suwerenną Polskę, nie na PiS. Więc no to jest prawdą. No ale biorąc pod uwagę fakt, że przyglądam się tej polityce już naprawdę szmat czasu, będzie pewnie z 20 lat, no to ja już takich misternych planów widziałem i słyszałem naprawdę mnóstwo. I bardzo często jest tak, że nawet inteligentni publicyści, analitycy, no, naciągają tą rzeczywistość pod konkretną tezę, bo pasują im jakieś zewnętrzne sygnały, zewnętrzne ruchy partyjne czy inne działania, które się wpisują w tezę. No i to już jest powód do tego, aby ogłosić sukces i genialną analizę czy genialną strategię. No ale to tak, proszę Państwa, zazwyczaj nie funkcjonuje. To, że się pewne okoliczności zbiegły, to, że suwerenna Polska jest w kryzysie, to, że PiS chciałby się pozbyć tych konfliktów wewnętrznych w taki sposób, że najlepiej jakby pozbyć się suwerennej Polski w podobny sposób, jak się pozbyto COVID, no to jest oczywiste, no, z czysto takich politycznych uwarunkowań. No ale jeśli całą tę sytuację, która się wytworzyła, no powiedziałbym tak spontanicznie, czy pod wpływem działań Bodnara i całej tej ekipy 13 grudnia, i jeśli to się wszystko wpisuje w życzenia PSL-u, aby suwerennej Polski w Zjednoczonej Koalicji nie było, no to jest raczej, proszę Państwa, zbieg okoliczności dla mnie, przypadek, czy zbieżność interesów dość naturalna, bym powiedział, a nie, że jest to, bo tak to zostało przedstawione jako misterny plan i projekt i porozumienie pomiędzy tymi ugrupowaniami. Ja tu nie widzę żadnego porozumienia. Ja tu widzę oczywiste interesy polityczne, które mogą oczywiście połączyć te dwie formacje, czyli PSL z PiS-em w jakiś wspólny projekt zwany koalicją.
No ale nie widzę tutaj jakiegoś planu, tylko widzę tutaj po prostu zbieg okoliczności, który się wpisuje w marzenia i pragnienia polityczne poszczególnych ugrupowań. No i jeśli te warunki brzegowe mają być wypełnione na takiej zasadzie, że zero braw na Konfederacji, zero suwerennej Polski w PiS-ie, czyli Pegasusów i Funduszu Sprawiedliwości, że to są warunki brzegowe, dla których ta koalicja ma powstać. No oczywiście tam PSL to musi się rozstać z trzecią drogą, to też by się jako tako zgadzało. No dobrze, no ale jak sobie to weźmiemy wszystko w kupę teraz, w jedną całość i popatrzymy na to z góry, z odpowiednim dystansem, no trzeba by postawić diagnozę, jakie to ma szanse powodzenia. Ja tu od razu powiem, że w moim przekonaniu żadne w tej kadencji. Musiałby zaistnieć zupełnie inny czynnik, zupełnie inny katalizator, który by nadał temu procesowi odpowiedni bieg. I to musiałaby być jakaś tragedia, jakieś ewidentne zagrożenie, jakaś kompletna kompromitacja ze strony tej koalicji 13 grudnia, która jest w tej chwili. No bo proszę Państwa, mówienie tylko o jednym czynniku, który się nazywa w taki, który się zdefiniuje w taki sposób, że Tusk pożre przystawki, jeśli te się nie postawią, no to proszę Państwa, czy ja włączyłem mikrofon, Bogu dzięki, to się może i na wstępie dobrze czyta i dobrze sprzedaje, ale pamiętajmy, proszę Państwa, że PiS ma takie same obciążenie polityczne. Kaczyński i PiS jest postrzegany dokładnie tak samo, jak jest Tusk i Platforma postrzegana, czyli PSL ma pełne prawo tak samo, albo nawet jeszcze bardziej obawiać się PiS, jeżeli chodzi o połykanie przystawek, jak się obawia Tuska. Dlaczego jeszcze bardziej? No bo chociażby z uwagi na wspólny elektorat wiejski, bo o ile PO na wsi nie ma praktycznie nic do powiedzenia, no to naturalnym polem rywalizacji dla PSL-u PiS jest wieś. Więc pogodzenie, a to właściwie ze wsi PSL żyje. No tam jakąś część wielkomiejskiego pogubionego elektoratu dołożyła trzecia droga, ale jak widzieliśmy po wyborach do Parlamentu Europejskiego, ten handicap już się kończy. No i podobnie Konfederacja. No, jeśli Konfederacja cały czas wali jak w bęben i zresztą wzajemnie w PiS, no i te partie się to wręcz nienawidzą prawie tak samo jak PiS się wspólnie nienawidzi, no to przekonać teraz wyborców Konfederacji, jeśli im się wbijało do głowy przez tyle lat PiS-PO jedno zło, że to jest fantastyczny projekt jeszcze w dodatku z PSL-em, byłoby niezmiernie trudno. Mówię, to jest w jakimś stopniu realne, w jakimś stopniu możliwe, ale pod warunkiem, że dojdzie do jakiejś wielkiej katastrofy politycznej i na tych zgliszczach dla ratowania Polski i tak dalej, politycy to mają opanowaną tą gadkę do perfekcji, to coś takiego awaryjnie oczywiście mogłoby powstać. Ale jako realna alternatywa na takiej zasadzie, że nie wiem, z środy na czwartek wychodzi Kosiniak-Kamysz z tym, z Mentzenem, Bosakiem, Morawieckim i Kaczyńskim na wspólną konferencję i ogłaszają Polsce: oto jesteśmy, my będziemy budowali CPK, my będziemy podtrzymywali program 800+. My będziemy zatrzymywali pakt migracyjny. No to się, proszę Państwa, oczywiście w takiej formie nie ma prawa spełnić, nie ma prawa wypełnić. Więc to jest może atrakcyjna teoria. Może zrobić trochę ruchu, trochę zamieszania na tym dość nudnym ostatnim rynku polityczno-medialnym. Każdy chce z czegoś żyć, każdy chce jakoś uwagę swoich widzów przyciągać. Ja tu broń Boże nie mówię tego ironicznie, ale no to jest prawo buszu i prawo publicystyki, prawo internetu, że albo się wyróżniasz, albo giniesz w tym nawale podobnych do siebie informacji, podobnych do siebie publikacji. Ale jako realnego projektu politycznego tu i teraz ja tego, proszę Państwa, absolutnie nie widzę. No być może jest tak, że no w polityce prowadzi się różne rozmowy. Takie rozmowy przecież były prowadzone też w czasie pomoru, kiedy Gowin miał zostać, no to przecież
Kaczyński właściwie powtórzył ten manewr. Zrobimy z Kosiniaka premiera, prezydenta i papieża, tylko żebyśmy utrzymali władzę. No to mniej więcej takie same propozycje szły w stronę Gowina, nic z tego nie wyszło. I tym razem też nic z tego, proszę Państwa, nie wyjdzie, dopóki nie będzie jakiegoś wielkiego zamieszania na scenie politycznej. No, co mogło być takim zamieszaniem? Na przykład odejście Tuska do Brukseli, czy w stronę wyborów prezydenckich, które by przegrał na przykład. No, musiało być to coś naprawdę dużego, jakiś wielki skandal, jakieś drugie taśmy Sowy, no, coś na poziomie afery Rywina z czasów rządów Millera, no to wtedy tak. No i, ale takie rozmowy, niezależnie od tego, czy dojdzie do jakiegoś zamieszania na scenie politycznej, czy nie dojdzie, one zawsze są w polityce prowadzone. Takie rozmowy sondażowe, rzucanie, wypuszczanie jakichś szczurów i sprawdzanie reakcji partnerów i tak dalej. Takie gry polityczne są prowadzone, więc tutaj otokieł wcale nie musi gdzieś tam z tego, z palca wyssać całej tej sensacji. Może rzeczywiście miał jakieś informacje, jakieś strzępy informacji od polityków, które o tym mówią, ale ja, proszę Państwa, taki projekt polityczny, realny projekt polityczny, który by nastąpił, no nie wiem, w ciągu najbliższych miesięcy, czy nawet w ciągu najbliższego roku, nie wierzę. Oczywiście wykluczając tą okoliczność, którą nazwałem katalizatorem, a która tak naprawdę by się sprowadzała do jakiejś katastrofy politycznej w ramach tej koalicji, która funkcjonuje. Bo jeśli dla PSL-u alternatywą przystawkową miało być to, że przechodzi ze stołu PO do stołu PiS, no to proszę Państwa, no bądźmy obiektywni, bądźmy realistami. No to jest większe zagrożenie dla PSL-u, taka koalicja z PiS-em. Większe zagrożenie w sensie pochłonięcia ich jako przystawki niż przy Tusku. No bo tamten PSL przy Tusku jednak się utrzymał przez dwie poprzednie kadencje i teraz też ma całkiem nieźle. No w końcu, no nie licząc tego ataku, no ale to wiadomo, który zorganizował Tusk na Kosiniaka-Kamysza w finale wyborów do Parlamentu Europejskiego, bo o tym to już mówią wszyscy niemalże oficjalnie, że taki atak nastąpił. No ale proszę Państwa, w polityce no jest jeszcze jeden ważny argument, którego w ogóle nie poruszyłem. No w polityce liczy się to, co liczy się konkret, czyli to, co na stole. No, dopóki ta koalicja wygląda w taki sposób, że PSL poobstawiał sobie stołki, że ma parę stołków ministerialnych, że mają władzę w samorządach też w ramach tych koalicji, no oczywiście spółki Skarbu Państwa i wszelkie inne nepotyzmy, no to jest, proszę Państwa, konkret. No to jest też coś, co PiS do końca nie dostrzegało, kiedy prezes krzyczał o tłustych kosach, że to się skończy, jak nie powstrzymają swoich ambicji, apetytów, i tak też się stało. No i nie wiem, dlaczego mieliby w tej chwili, dlaczego PSL miałby w tej chwili ryzykować wyjściem z koalicji, zawiązać tak egzotyczną koalicję, no, tam napiętnowaną faszyzmem i nazizmem, konfederacją z jednej strony, no i obciachem, ciemnogrodem i reżimem i Białorusią i ostatnio putynizmem PiS, gdzie wiadomo, że PSL dostałby po tyłku ze strony całego establishmentu medialnego i tych pseudoelit III RP, no to jest potężne ryzyko. No i co by miało być w zamian? No wiadomo, że pewnie tu by był powrót do propozycji Kosiniaka już premierem, no ale w takiej sytuacji by się trzeba zastanowić, co PiS by z tego miał, no, kiedy samo PSL, czyli ile tam, 30 parę głosów, no i Konfederacja pewnie też by cisnęła PiS w takim kierunku, aby oskubać jak najbardziej, jak najwięcej tych stołków zdobyć, no to taki byt nie ma, proszę Państwa, racji bytu, nomen omen. Ja dlatego w ten misterny plan nie wierzę. Owszem, mogę uwierzyć w to, że są prowadzone jakieś normalne rozmowy polityczne, jakieś sondażowe rozmowy. Ktoś coś chce sprawdzić, poukładać, być może na daleką przyszłość, ale projekt, który by miał wejść w życie z dnia na dzień, czy z miesiąca na miesiąc, albo nawet w najbliższym roku, w taki projekt, proszę Państwa, nie wierzę. Jest to atrakcyjne, być może się fajnie sprzedaje, przepraszam, ale realnie na to patrząc politycznie z odpowiedniego dystansu, to ja tu szans powodzenia na tej akcji nie widzę praktycznie żadnych i co więcej uważam, że to by była no, polityczna nieroztropność, tak to łagodnie ujmę.
tej władzy trzeba dać się skompromitować do końca, trzeba dać się wykrwawić. No niestety polityce trzeba też postępować cynicznie, jeśli chce się osiągnąć konkretne cele. Oni muszą się skompromitować, oni muszą się sami zacząć wyrzynać się i sami prosić o to, żeby ktoś ich do koalicji przyjmiał. Dopiero na takich warunkach można z nimi dyskutować. No, a jeżeli chodzi o Konfederację i PiS, no to ja cały czas powtarzam, że to porozumienie jest nieuniknione, jeżeli jedna i druga partia rzeczywiście chce wziąć odpowiedzialność za Polskę i chce rządzić, a nie uprawiać jakąś tanią demagogię. No niestety tutaj więcej pretensji mam do Konfederacji, której jest wygodnie w tym płaszczyku partii antysystemowej i może w nieskończoność opowiadać, jak wszystko jest do D. No a jak wiadomo, skrytykować jest znacznie łatwiej niż cokolwiek budować. Także szanse na to, że PiS odzyska samodzielną władzę, są niewielkie, proszę Państwa, chociaż no w polityce różne rzeczy się zdarzają, więc jakieś porozumienie pomiędzy tymi dwoma prawicowymi ugrupowaniami zasadnicze musi powstać, jeśli Tusk ma stracić władzę, jeśli ma powstać koalicja rządząca prawicowa, która będzie dbała o nasze polskie interesy. No ale do tego to muszą dojrzeć politycy. Ja psychologiem nie jestem, więc żadnej terapii tutaj nie będę przeprowadzał. Proszę Państwa, nie wierzymy nikomu, nie wierzymy w nic, patrzymy na fakty i wyciągamy wnioski. Nie przewiduję takiego rozwiązania, takiej alternatywy politycznej, jaką przedstawiło Tokio. Ona jest na tyle atrakcyjna i na tyle ma jakieś tam swoje podwaliny być może na przyszłość, że uznałem, że warto się temu przyjrzeć, no ale przyglądam się temu naprawdę z dużym dystansem i szans powodzenia na to, że to się zrealizuje, praktycznie nie widzę żadnych. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę.